Słuchowisko Żołędziówka. Witamy serdecznie. Dzisiejszym gościem programu jest Bartosz Filipowicz, trener narodowej kadry w kolarstwie wiewiórek. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego pięknego studia. Za wami Mistrzostwa Świata Kolarstwa Wiewiórek Tour de Las w Central Parku. Początkowo kadra zapowiadała się znakomicie, ale w finale zauważyliśmy już tak jakby inną drużynę. Wiemy także o kontuzji waszego kapitana. Ale czy była to aż taka ogromna strata? Co zaważyło na takie słabe rezultaty? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Wiele czynników. Ale jakie dokładnie? Czy może nam pan opowiedzieć? Na pewno zaważyła kontuzja naszego głównego zawodnika. Niestety 3 dni przed zawodami, jeśli dobrze pamiętam, z lekka zaczął imprezować z dzikami. Popijał on w nadmiernych ilościach żołędziówkę i w tym stanie upojenia przyszedł na ostatni trening, podczas którego złamał nogę. Była to olbrzymia strata dla naszej drużyny. Był on zarówno naszym motywatorem, jak i najlepszym zawodnikiem naszej kadry. No to nieźle przygotowywał się do zawodów. Widać, że to najlepszy zawodnik. Brak komentarza. A może są jeszcze jakieś inne czynniki? Z chęcią posłuchamy. Przepraszam bardzo, ale co jestem ich ojcem, żeby ich pilnować? Każdemu się zdarzy. A pan co, abstynent? Nie jestem abstynentem, ale przed 12 i ważnymi sprawami nie piję. Ha, 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 niezły żarcik. Myślę, że nie po to mnie zaprosiliście tutaj, żeby teraz się ze mnie naśmiewać i z mojej kadry. Oleż tak, jak najbardziej, oczywiście. Przepraszam bardzo, tak troszeczkę mnie poniosło. Cóż, wracając do rozmowy. Czy będziecie jeszcze startować w innych zawodach w tym sezonie? Niestety nie damy rady. Nie chcemy się bardziej upokorzyć, rozumie pan. Jesteśmy zmęczeni po tym sezonie. Choć nie zrealizowaliśmy planów na ten rok, to i tak jesteśmy z siebie dumni nawzajem. Podopieczni ze mnie, a ja z moich podopiecznych. Ten sezon był trudny. Dużo razem przeszliśmy. Jako zespół zyskaliśmy większe doświadczenie. Wiewiórki zasłużyły już sobie na odpoczynek w tym roku. Rozumiem. Zgodzę się. Jednak po tak długim czasie przygotowań do mistrzostw wasze wiewiórki zasługują na odpoczynek. Wszakże nie zdobyły 1. miejsca, ale mimo tego osiągnęły bardzo dobry wynik. Dziękuję panu bardzo. A my, drodzy słuchacze, posłuchamy dalszej części wywiadu już po krótkiej przerwie. Tylko w ten weekend woda kamienna w sklepie Jaszczurki za połowę ceny. Jesteś głodny? Zjadłeś wieloryba? Zapraszamy do restauracji Rybna. Najświeższe wieloryby w całym kraju. Witamy po przerwie. Piotr Cisowski. Dzisiaj gościmy trenera narodowej kadry w kolarstwie wiewiórek, pana Bartosza Filipowicza. W studiu z nami jest także przedstawiciel Greenpeace, pan Jan Nowicki. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Przyszedłem tutaj walczyć o zieloną ziemię i prawa dla zwierząt. Dzień dobry. Jednak przed naszą rozmową mamy jedno pytanie od słuchaczy. Dlaczego wiewiórki nie są karmione orzeszkami pistacjowymi, tylko laskowymi? A przepraszam, czy dotacje z Unii przyszły? Niech się pan nawet nie odzywa. Jest pan potworem. Nie dość, że głodzi pan te wiewiórki, to jeszcze trzyma pan te biedne stworzonka w klatce. Przecież to nie klatka, to jest ich dom. Nieprawda, on kłamie. Do więzienia go, do więzienia. Czy jest pan świadom tego, co mówi? Pan chyba wypił żołędziówkę przed wywiadem. Czy widzi to pan redaktor, jak on się odzywa do przedstawiciela Greenpeace? Proszę o spokój, proszę o ciszę w studiu! Co ty cholera sobie uważasz, ty słabiaku! Jak moje wiewióry podejdą, to już nie żyjesz! Rozumiesz, niziołku? Co mnie szarpiesz? Co taki kozak jesteś? Dawaj tu, chodź tu! No co teraz? Dlaczego jesteś tak... A weź idź stąd, do Boże, ja ugryzie! Przepraszamy bardzo, nastąpiły problemy techniczne. Ochrona! Witek, zabierz stąd tego pana. Tak jest, szefie. A zostaw mnie, nie! Zostaw! Dlaczego zostaw? Zostaw! A w międzyczasie posłuchamy sobie relaksujących dźwięków fletni pana. Jak Witek? Wyrzuciłeś go? No. Tak? Nawet wyleciał! Ale jazda. Masakra. Ty, a w ogóle słuchałem wczoraj piosenki o tym kapitanie wiewiórek. Jakiej? Ty, mniej niż zero. To jak? Kiedy wchodzimy na wizję? Już jesteśmy. Co, tak? Co my już na żywo jesteśmy? Problem techniczny zostały już wyrzucone. Zostały już zażegnane. Także bardzo przepraszamy za nie. A z nami drugi gość, jest nim kapitan drużyny wiewiórek, Eugeniusz Klimow. Witamy, panie Eugeniuszu. Dobrego lanku. Dobrze, dobrze. To na początek będzie łagodnie. Jak pan się czuje po tak haniebnej przegranej? Ej, co to za pytania? Nie widzi pan, że jest on w najlepszej formie psychicznej? No dobra, przepraszam bardzo. Chciałem tylko zapytać, jak się czuje. Okazać trochę wsparcia. Nic się nie stało. Sam jestem winien naszej przegranej. Imprezowałem sobie i sam sobie zaszkodziłem. Wsio iza mnie, wsio. No ja sprawdziuś. Obiecaję, my się wygrajemy. Panie Bartku, o czym on mówi? To chyba jest język ukraiński albo rosyjski, zdaje się, tak? Tak, zaiste jest to inny język. Czy mógłby nam pan przetłumaczyć? Dobrze, spróbuję, no to... On mówi chyba o tym, że to wszystko przez niego... Oj tak, ma rację, to jego wina! Mógłby mi pan nie przerywać? Oj, przepraszam, no, niech pan dalej mówi. I dalej, bo... No na czym ja stanąłem? I obiecuje on, że wszystko naprawi. Dobrze ten powiedział. Uwaga, wszyscy słuchacie. Obiecuję, że w przyszłym roku wygramy Tour de Las. Dobrze. Trzymamy pana za słowo. Wraz ze słuchaczami naszego radia życzymy dużo wytrwałości i liczymy na wygraną w kolejnych mistrzostwach. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę państwa, nastał ten moment. Finał Tour de Las. Są już na zakręcie. Eugeniusz jest w tyle, ale dogania! Co za emocje! Co za wyścig! Rok temu śmialiśmy się z tej wiewiórki, ale teraz on wyprzedza! Ostatnia prosta! Słychać, że publika jest w euforii! Idą równo! Ostatnie metry! I tak! Brawo! Tak jest! Hurra! Eugeniusz i jego drużyna wygrywa! Proszę państwa, na naszych oczach właśnie dzieje się historia! Nowy rekord Tour de Las! I to w wykonaniu Eugeniusza! Eugeniusza, który rok temu obiecał nam, że wygra ten puchar dla swojej drużyny. I właśnie to zrobił. Brawo dla niego! Tak, mamy to! Jest! W tym oto przepięknym słuchowisku morał jest taki, iż nawet jeśli coś ci się nie udaje, nie poddawaj się, nie ulegaj opiniom innych. Nie słuchaj tego, co mówią o tobie. Walcz, a w końcu zwyciężysz. W słuchowisku udział wzięli Adam Cisek jako dziennikarz Piotr Cisowski, Szymon Terczyński jako Jan Nowicki, Grzegorz Gałczyński jako Bartosz Filipowicz, Aleks Jakuszew jako Eugeniusz Klimow.